Kiedy patrzę na Joannę Kluzik-Rostkowską, nowy minister, to wiem jedno, że w tej krótkiej perspektywie, oprócz zadań, o których sama mówiła, w dużej mierze to jest kontynuacja pracy i Kasi Hali, i Krysi Szumilas, ale jedno zadanie wymaga takiego wyjątkowego napięcia. To jest kwestia podręczników, o tym pani minister już wspominała na naszym pierwszym spotkaniu. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podołali temu jednak dość prostemu wyzwaniu, chociaż wymaga to odwagi i postawienia się bardzo poważnemu lobby, bo trzeba tę rzecz nazwać wreszcie po imieniu. Polskie dzieci do szkoły dźwigają masę podręczników, bardzo drogich podręczników, bo do tej pory skutecznie nie postawiliśmy się lobby, które z tego żyje. Nie ma żadnego powodu, aby polskie dzieci, polscy rodzice, polscy nauczyciele przepłacali za tę usługę i będziemy z tym podręcznikowym projektem gotowi tak, aby już 1 września 2014 roku pierwsze zmiany na korzyść dzieci i rodziców były bardzo wyraźne. O tym rozmawiałem długie godziny z panią minister tuż po nominacji.